Siemanko, z tej strony Piotrula. Już wam dźwięk załączam. Dzisiaj będziemy robili sobie lot Microsoft Flight Simulator. Klikniemy sobie mapę świata. Tu już zaaranżowałem jakiś lot z lotniska po Pradzie. Stator. Wjeżdżamy sobie tu. Lecimy sobie jakieś dobre 30, 40 minut. I lądujemy w Balicach w Krakowie. Właśnie na Balicach w Krakowie. Moment, dokładnie rozpisane. Taki oto samolot z faktu, że to nie jest aż taki długi lot i nie wymaga od nas tych gigantycznych samolotów. Tym bardziej tych szybkich, a tym jeszcze nie umiem sterować, tym bardziej helikopterami. Pamiętajcie, ja steruję za pomocą klawiatury. Jeszcze volantu nie mam kupionego. To jest cel, na który zbieramy na Tipli. Link w opisie filmu. Jak chcecie mnie wspomóc i widzieć o wiele ładniejsze treści, ładniej przygotowane. No i po tym taka ciekawostka, nowa gra. Znaczy pierwsza co widzicie. 50 litrów paliwa powinno mi wystarczyć. Czy ja mam tam dowalone? A, nie potrzeba nam masy dodatkowej. To jest lot bezpośredni. Tak przy okazji ciekawości sprawdzę, czy bym odpalać tą jednostkę. Mam nadzieję, że tak. Uhuhu. Coś się zepsuło. Coś bardzo się zepsuło. Wy nie widzicie ekranu. Sekundę. Mamy tylko przechwytywanie okna, dobra. To ściągniemy to na niewidoczne. I przejrzę na to. Fajna muzyka się tu włączyła. Dobra, coś takiego. Łomatko. To są te super stare systemy. To tego mogę nie umieć włączyć. No to dobra, to szukamy. Obroty śmigła. Przeżarka lewego silnika. Trymowanie steru awaryjny. A zasilanie autopilota. Przepustnice to sobie można trochę podciągnąć do góry. Teraz musimy znaleźć. Tak, może kiedyś. Kurczę, to jest tyle opcji. Nie za bardzo widzę opcji włączenia silnika. Jest coś na dachu przynajmniej. Co tu mamy? Kompas, baterie. Włączamy. Dobra, jeden się kręci. Dobrze idzie. Dobra, poproszę jeszcze drugie włączenie.
A ten drugi się też włączy? O. Jest i drugi. Dobra, ACT. Dobry. Nastaw na podłoże. Teraz pytanie. Ground Pyotrilla, 233, request taxi. Może nie o to mi chodziło, ale... Pyotrilla 233 taxi to and hold short of runway 27 via taxiway alpha cross runway 9er alpha. Contact tower on 118.95 when ready. Droga startowa 29. Taxi 2 tutaj z tej strony. Dobra. O, czyli zanim jeszcze wystartuję. Skręćmy se. I zadanie jest wykręcić na pas startowy, tylko może w drugą stronę. Zetnę śmigłem ten pojazd, ale cóż. Próbujmy. Ej, bo przestało skręcać. Dajmy sobie górne położenie. Już myślałem, że mi się silniki wyłączają. No to takie ciche jest. Już mamy 8 minut nagrania. A ja nie zdążyłem wylecieć z lotniska. Sobie to dlatego, bo nigdy tym samolotem nie leciałem. No żywił wszystko. Dziwi mnie to, że to ma autopilota. No i tam było awaryjne włączenie. Aha. Generalnie jedziemy na tamtą stronę pasa, wygrać i startować w tamtą stronę. Takie jest teraz generalnie założenie. Ja bym chciał, ale tu nic nie ma. Tu kompletnie nic nie mogę skontaktować się. No nic tu nie ma. Więc... Tower Pyotrilla 233, no. Ready at runway 27 straight out departure. Pyotrilla 233, wind calm, departing straight out approved. Cleared for takeoff runway 27.
over takeoff runway 27 Pio Trulla 233. Czyli co, mam zgodę na start? Automatycznie poprosiłem? Dobra, mam zgodę na start. Dobra, teraz się ustawię tylko na wprost miarę. Może być, może być. To lecimy. O kurczę, mogę otworzyć okno. O kurczę, o kurczę. Nie przerywaj startu, lecimy dalej. A może jednak nie? Jaka jest prędkość statku? No ale prawie mi wyszło. Teraz już gazu nie mogę dać, no. Dobra, startujemy tak po prostu. Dobra, jest na powietrzu. Dobra, chowam podwozie. O ile cokolwiek się tu schowa. I teraz muszę przejść nad tymi górkami. Dobra, pierwsze to, drugie to, oddalenie się na maksa. W sumie podnoszenie się nie ma tu sensu. Ej, to jest dość ciężki samolot do panowania. Jakby co, nie widzieliście tego, że się prawie sam wykolidowałem. Dobra, muszę z zewnętrznego, bo nie widzę. Nie widzę prędkości, która jest trochę za mała. To jest maksymalna dostępna moc. Słabo trochę idzie. O, jeżeli uda mi się na bolicach wylądować, będzie super. Jak na razie muszę przejść nad górami. A zdążę wzlecieć? No i gorsze, że ja nie mam rozpoznanej tej jednostki. Drugie pytanie, czy uda mi się podnieść nad góry? Nad te tatary. Noszenie 2000. Jeszcze jeden do góry.
Jest mała szansa, że nie zdążę, więc będę musiał się tymi przesmykami górskimi posilić. I to chyba teraz właśnie robię. No, albo walnę w te górki, albo nie walnę. Wlatuję, albo wlatuję do Charlie Airspace. Jest super, a serwery dostępne. Internet mam, ale wywaliło mnie po raz kolejny. Dobra, chyba będę nad. Jest pięknie. A te góry piękne są. No, no. To 5 kilometrów. Ja tu nie mam jakichś dopalaczy nie mam włączonych. Obroty śmigła full, przepustica full. Mieszanka full. Co tu mam? To full. To full. Spirit Barkery włączone, termin wysokości nie, spadać nie spadam. Tu nic nie mam. Tu nic nie mam żadnych opcji. Idealność wolantu można zmienić. Coś tu moc. Nie. Czerwone światło. Nawigacyjne, tak. Ła. Dobrze idzie, rozpędzam się. Coś tu mamy, częstotliwości. Głośność odbiornika. Nie wiem co to jest reflektor tylnej ściany, ale bardzo daje klimatyczne czerwone światełko. Mam butę nad głową. Spoko. Spoko sprawa to jest. Nie wiem co to jest falownik. System oddodzenia gaźnika. Dobra, bylebym doleciał. Najwyżej tą część trochę skrócę, więc... Eyes
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. No, trzeba będzie zrobić małą kontrę, bo tutaj już po prawej stronie jest nasze lotnisko. Tylko sobie to zapiszę. Dobra, to robimy kontrę. O, tak leciutko na lewo. Dobra, jest pięknie. Dobra, wracam do was. Koniec tego pięknego przyspieszenia, o ile ono w ogóle powstało. Wszystko w postprodukcji. A ja już teraz zaczynam procedurę podejścia. Jak ja żałuję, że tu przez to nie ma takiego ładnego widoku. No, teraz trzeba zejść z tej całej dość dużej odległości. Tam trzeba dolecieć. Na początku dość mocno zejść w dół. Także to są turbowentylatorowe, a nie turbo... Nie wiem w sumie to co jest, turbo śpigłowe, turbowentylatorowe? Czy co to w sumie jest? Gdzie tu jest? Tu to jest.
Dobra, to będzie ciężkie lądowanie, już coś czuję. Dobra, jakoś trzeba mocniej nawracać. No, zaczyna to odchodzić w wibracje. Ma koło na wierzchu, ma koło na wierzchu. Lecimy, kurczę. Najtrudniejsze będzie wyhamowanie, bo ani nie mamy biegu wstecznego, ani nie wiem jak hamulce tym są mocne. Już przepustnica wyłączona. Co prawda trochę pod kątem będę lądował, ale nie takie rzeczy w karierze pilota w tej grze się robiło, prawda? Dobra, trochę bardziej nad kosze. Tu się można przybliżyć już. Mam chyba grubo za dużo prędkość. No, 144, trochę tak. Nie wiem, pod trochę innym kątem podchodzić. Dobra, teraz najcięższa sztuka, bo ostro przywalimy w pas. Jabadabadu. A jednak nie. Dobra, drugi krąg. Faktyczny drugi krąg. Dobra, teraz trzeba... Za duża prędkość, no. Jakieś może kilometr pasa trzeba odlecieć i będziemy lądować. Bez przyspieszenia odcinek ma już 43 minuty. A z przyspieszeniem to dowiem się dopiero w postprodukcji. Dobra, odbijamy. Dobra, żeby jakoś wykręcić. To może sobie tak ustawimy. To są chyba hamulce załączone. Tam się to reguluje. Dobra, powiedzmy, że tak to jest.
Tak, tak to raczej jest. Puszczone, a tak, nie puszczone. Dobra, odlecieliśmy od pasa. No to nawracamy. Niau. Teraz trzeba uspokoić maszynę. Dobra, silnik już można wyłączyć. Bym zdążył. Dobra, trochę w dół, trochę w górę, trochę w bok, trochę w górę, trochę w dół, dół, w górę, lewo, prawo, zbliżenie na aparatach, oho, i będzie jeszcze teraz ładniejsze. Dobra, w dół, w dół, w dół. Może nie aż pod takim kątem? No, niestety nie mam takich opcji. A jednak w drugą stronę, czyli nie ten. Dobra, ATC poproszę. Na podłoże. W bramki. Proszę o bramki. Ktoś tam prosi o wypchanie, pushback. Szybciej nie mogę jechać. Powinienem jechać 15 na godzinę, czy 15 jakiejkolwiek to jest wartości KTS. Dobra, tu będzie hamowanie, hop.
No bo tam jakiś samochodzik stoi na ulicy do kołowania. Wal mi stąd. Wcześniej jak leciałem, to stałem tutaj. Bo ja razem z tym żółtym wcześniej leciałem Airbusem. No i tak wyszło. Przyjdziemy w to samo miejsce. Co to było? Odgłos pierda się pojawił? Czy tak bardzo po hamulce dałem? Dobra. Dobry. Obsługa naziemna. Proszę o rękaw. Dobra, czyli ten statek mnie wspiera, ale źródło zaś na nie możecie mi podłączyć chociaż. Też to uda się? Dobra, czyli nie mam ani jednego, ani drugiego, czyli... Czyli muszę ich wywalić ręcznie. Szybko poszło. Nie zdążyłem innych rzeczy walić. Całkowity czas lotu 34 minuty. Przylot. Czas, miejsce, coś tam. Ładny screen będzie. Pamiątkowy bym to na to kurczę. Takie. W takim razie fajne rzeczy tu powstały. W tym odcinku mieliście okazję widzieć Piotrule, który latał tym oto pięknym samolociszem. Więc mam nadzieję, że się podobało. Widać było, jak bardzo Piotrula się starał. Fakt, że mówię o sobie w drugiej osobie z faktem wyśmienitym. Muszę sobie pokasować. No co, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się odcinek podobał, pierwszy z serii lotów. Wam szybko jeszcze pokażę. Tam widać, że coś lata za mną. To mam nadzieję, że odcinek się podobał, hej, cześć, pa, pa.